Smart Radio w internecie. Przystanek Kraków. Witamy. Z tej strony Jan Maruszak. Ze mną w studio jest Renata Słowiak. I zapraszamy do wysłuchania audycji Przystanek Kraków. W dzisiejszej audycji wysłuchamy wywiadu z antykwariuszem panem Piotrem Wójtowiczem. I dowiemy się także więcej o tym, czym są antykwariaty i zgłębimy sposób ich funkcjonowania. Jak wiadomo, antykwariat zajmuje się głównie książkami i jakie przedmioty jeszcze państwo poza książkami przyjmują? Głównym przedmiotem naszej działalności na handlu są książki. Książki nowe, książki używane, książki stare, książki starodruki, inkunabuły, rękopisy, właściwie wszystko, co jest związane z papierem. Czyli poza książką, tą klasyczną, również grafiki, kartografia, czyli mapy, widoki miast, rękopisy, karty pocztowe, znaczki kwestarskie, wszelkiego rodzaju zabytki, do których został wykorzystany papier. I jakie kryteria muszą spełnić te przedmioty, żeby zostały przez państwo przyjęte? Książki rzeczywiście muszą obecnie spełniać dość restrykcyjne kryteria z uwagi na to, że podaż książek używanych jest bardzo duża. Nie jesteśmy w stanie przyjmować wszystkich obiektów, które są nam oferowane, dlatego musieliśmy wprowadzić rzeczywiście takie dość kryteria ostre, że się tak wyrażę. Głównie zajmujemy się książką starą, przedwojenną i wcześniejszą, dlatego książki powojenne przyjmujemy bardzo ostrożnie i weryfikujemy, które tytuły już mamy, których autorów już mamy. Oczywiście te, które są sprzedażne, w sensie autorów popularnych czy też mniej popularnych, zwracamy na to wszystko uwagę. Oprócz tego antykwariat, poza tutaj tą siedzibą, w której jesteśmy, ma dość spory magazyn książek, z którymi no rzeczywiście trudno się handluje, trudno jest je sprzedać, stąd taka ostrożność podejmowania decyzji w przyjmowaniu książek powojennych. Jeśli chodzi o książki przedwojenne, to te muszą również odznaczać się czymś specjalnym. Może to być jakaś interesująca ilustracja, wpis, ex libris, pierwsze wydania najchętniej. Dobrze by było, gdyby książki również posiadały jakieś dodatkowe elementy, bo często książki są również nośnikami wartościowych rzeczy. Tak jak wspomniałem, są to na przykład jakaś proweniencja, czyli pochodzenie książki jest bardzo ważne, pieczęć interesująca, czy też przykład wpis własnościowy, autograf, czy też autora, czy osoby, która posiadała taką książkę, a pełniła funkcję do tej pory jakąś publiczną, jest publicznie znana. To wszystko ma wpływ oczywiście na przyjęcie książki, na jej wycenę. Również książki muszą spełniać takie podstawowe kryteria estetyki. Nie przyjmujemy książek zniszczonych, zawilgoconych, zagrzybionych, dlatego że to wpływałoby negatywnie na pozostałą zawartość księgozbioru w antykwariacie. Nie chcielibyśmy, aby te książki zostały narażone na jakieś zawilgocenia, zagrzybienia. Preferujemy jednak starodruki, w których się specjalizujemy, i oczywiście tak zwane polonika, czyli książki, które są związane z Polską. Nie muszą to być książki w języku polskim, ale książki, które posiadają jakikolwiek motyw, nawet najmniejszy, ale z książką związany. Może to być w książce obcej dedykacja dla jakiejś ważnej postaci, ilustrator może być Polakiem, czy też oprawa może być pochodzenia polskiego, czy choćby nawet jakiś niewielki fragment w potężnym dziele poświęcony Polsce, już kwalifikujemy tego rodzaju obiekty jako polonika. Zatem trudno o wszystkich kryteriach powiedzieć i je zwerbalizować. Antykwariusz nie musi wszystkie te kryteria sobie przywoływać w momencie, kiedy przyjmuje książki. Wystarczy, że na książkę spojrzy i właściwie wie, czy książka da się sprzedać, czy ją warto przyjmować. W jaki sposób wyceniają państwo swoje przedmioty? No tak, to też oczywiście ogromne doświadczenie sprawia, że te przedmioty możemy wyceniać w sposób właściwy. Przy czym dzisiaj większość obiektów sprzedaje się drogą aukcyjną, dlatego ta odpowiedzialność, pomimo to, że jest bardzo duża, jak gdyby finalna kwota, finalna cena książki już nie zależy od antykwariusza. Antykwariusz powinien wycenić książkę
optymalnie, nie biorąc pod uwagę, to znaczy biorąc, ale na pewno nie kierując się tylko i wyłącznie jakimiś jednostkowymi, wysokimi osiągnięciami cenowymi danej książki. Cena optymalna to taka, która musi zadowolić zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Antykwariusz musi umieć wytłumaczyć, dlaczego taką, a nie inną cenę postawił na tą książkę. Musi pokazać przykłady, w razie czego, gdyby padło takie pytanie, dlaczego książka jest tak, a nie inaczej wyceniona. Zatem musi mieć wiedzę na temat książki, którą wycenia, kiedy była sprzedawana, jak często jest sprzedawana, jakie kwoty osiągała. No i na tej podstawie oczywiście dokonuje się tej wyceny. Dzisiaj mamy takie narzędzie, jak jest internet i tam oczywiście możemy sprawdzać te ceny. Ale książka książce nierówna, nawet ten sam tytuł, ten sam autor, to samo wydanie nie musi kosztować tak samo, dlatego że książka często jest nośnikiem innych, jak już wspomniałem, wartościowych rzeczy. Bo oczywiście te czynniki mają wpływ na cenę, oczywiście stan zachowania, jeśli chodzi o stare książki, ma ogromny wpływ na wycenę, bardzo dużo determinuje właściwie tą cenę, dlatego że wszelkiego rodzaju prace introligatorskie, konserwatorskie są niesłychanie drogie. Oprócz tego, że są drogie, to niewielu mamy specjalistów, którym moglibyśmy powierzyć wartościowe książki. Dlatego bardzo ostrożnie przeznaczamy do sprzedaży książki, które wymagają naprawy. To właśnie ma bardzo duży wpływ ten stan zachowania, kondycja książki. Często klient, pomimo to, że poszukuje przez wiele lat danego tytułu i autora, kiedy trafi wreszcie po latach na taki obiekt, jeśli książka jest w złym stanie, rezygnuje z jej zakupu na okoliczność nowych poszukiwań właśnie tego obiektu. Kryteria wyceny są naprawdę bardzo duże. To też jest pewnym rodzaju taka, może nie tajemnica zawodowa, ale no jest to związane z pewnymi umiejętnościami też nabytymi w wyniku nieustannego, bardzo długiego kontaktu i obcowania z książką. Nie da się książek wyceniać na podstawie jakiegoś regulaminu, jakiegoś cennika, jakiegoś wypunktowanego programu. Oczywiście można sobie narzucić różnego rodzaju sposoby wyceny, ale myślę, że nie zawsze one będą trafione. Te trafione wychodzą spod ręki antykwariusza już z dużym doświadczeniem. Zajmują się także Państwo aukcjami antykwarycznymi. Jak wiadomo, nie wszystkie antykwariaty się nimi zajmują. Jak wygląda Państwa proces przygotowania do tych aukcji i jak one przebiegają? Przed laty, właściwie przed pandemią, ale już mogę powiedzieć, że to już jest przed laty, niewiele domów aukcyjnych czy też antykwariatów organizowało aukcje antykwaryczne. W skali Polski było to góra do 10 antykwariatów, nie więcej. I były to najczęściej aukcje stacjonarne. Pandemia i te nowe warunki, które sprawiła, że nie mogliśmy organizować imprez, musieliśmy przejść, podobnie jak wszystkie domy aukcyjne i antykwariaty, do sprzedaży internetowej. Okazało się w internecie, na portalu bardzo znaczącym, który w tej chwili gromadzi bardzo wiele domów czy też antykwariatów organizujących aukcje, że tych podmiotów antykwarycznych jest naprawdę bardzo wiele. Jest to spowodowane tym, że wcześniej niektóre antykwariaty, pomniejsze, współpracowały z dużymi antykwariatami, takimi jak nasz, i przysyłały nam obiekty do sprzedaży antykwarycznej. W tej chwili poprzez ten nowy portal, który powstał, nie muszą tego robić, mogą ominąć nasz dom antykwaryczny i same wystawiać do sprzedaży aukcyjnej. Dlatego w tej chwili ilość antykwariatów sprzedających poprzez właśnie tą internetową sprzedaż aukcyjną jest naprawdę bardzo wiele. Z jednej strony te nowe czasy, ten nowy sposób sprzedaży ułatwiają nam sprzedaż, możemy tą sprzedaż zwiększyć, ale z drugiej strony wprowadzają ogromną konkurencję. W tej chwili, żeby nabyć dobre obiekty, trzeba się sporo napracować. Natomiast w tym wcześniejszym okresie, tak jak już wspominam, antykwariaty, które obecnie wystawiają do sprzedaży aukcyjnej obiekty, pracowały dla nas. Mieliśmy o wiele większe możliwości, mieliśmy większą podaż. Aukcje antykwaryczne odbywają się dość często, jeśli chodzi o nasz antykwariat, właściwie co miesiąc, przy czym dzielimy aukcje na aukcje tak zwane ofertowe, to są książki o słabszej jakości,
to są książki mniej wartościowe, to są książki bardziej powszechne i popularne. Tych aukcji jest więcej, natomiast aukcje, trzy aukcje w roku, które robimy, to są już aukcje z obiektami wartościowymi, drogimi, bardzo rzadkimi, bardzo wczesnymi. Jest bardzo duży również rodzaj wystawianych obiektów, począwszy od książek, poprzez właśnie rękopisy, poprzez plakaty, poprzez druki ulotne, mapy, widoki, grafikę, czasopisma, nawet różnego rodzaju medale, popiersia, statuetki, porcelany. Dlatego tutaj w tych aukcjach trzech, które są aukcjami o wiele większymi, tutaj oferujemy o wiele większy zakres i o wiele bardziej rzadkie i cenne obiekty. Praca antykwariusza w pewien sposób polega na ciągłym dokształceniu się. O tak. Często słyszymy takie zdania, że antykwariusz wycenił, że antykwariusz właśnie wartościował dany obiekt, opisał i tak dalej. Oczywiście robi to antykwariusz, ale antykwariusz robi to obserwując rynek i obserwując swoich klientów, obserwując modę na taki bądź inny temat, obserwując bardzo dobrze rynek, dostosowuje się do tego rynku, dostosowuje się do cen. Spektakularną na przykład zmianą cenową były w ostatnich latach pierwsze wydania Henryka Sienkiewicza. Kiedy jeszcze przed pandemią, a może jeszcze przed 5-10 laty, pierwsze wydania Henryka Sienkiewicza kosztowały po kilkaset złotych. Dzisiaj wystawiane właśnie na aukcjach internetowych osiągają niezawrotne ceny, po kilkadziesiąt tysięcy. Trylogia w pierwszym wydaniu została sprzedana za prawie 100 tysięcy złotych. Zatem jak gdyby to nie antykwariusz miał wpływ na tą cenę, bo cena wyjściowa była o wiele, wiele, wiele niższa, tylko sami klienci, którzy wylicytowali ten obiekt. Mając świadomość tego, że już tutaj będę się trzymał właśnie rzeczonego Sienkiewicza, że te pierwsze wydania w tej chwili są tak dobrze sprzedawane, ma to wpływ oczywiście na wycenę antykwariusza, który śledząc rynek widzi, że powinien zmienić tą wycenę, którą do tej pory była to wycena o wiele niższa, teraz wycena musi być o wiele wyższa, a jest to spowodowane nie tylko jego obserwacją, ale też dbaniem o interesy osoby, która sprzedaje, bo dla nas ważna jest osoba sprzedająca i kupująca, a właściwie nawet bardziej sprzedająca, czyli ta osoba, która przynosi do antykwariatu. Bo jeśli mamy materiał, to dopiero możemy na nim pracować. Jeśli go brak, nie możemy w ogóle wystartować, że się tak wyrażę, z pracą antykwaryczną. Dlatego musimy pilnować interesów zarówno sprzedających, jak i kupujących. Jeśli chodzi o kupujących, to jeśli obiekt jest wystawiony na aukcję, to jak gdyby jest to już poza antykwariuszem, to już rynek ustala cenę. Ale jeśli obiekt jest sprzedawany w antykwariacie i nie jest poddany licytacji, to taka cena musi spełniać określone warunki. Tak jak już mówiłem, antykwariusz musi umieć wytłumaczyć cenę, nie wziął jej znikąd, tylko na podstawie dotychczasowych jej działalności powinien to umieć wytłumaczyć odpowiednimi argumentami. Zatem cały czas rzeczywiście tu się ceny zmieniają, musimy tego pilnować. Na przestrzeni ostatnich 20 lat to była rewolucja w świecie antykwarycznym i cenowa, i podażowa, właściwie również dotycząca wszystkiemu, co towarzyszy antykwariatowi. Podobnie jak wszystkie inne przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne, które się otwarły na Europę, antykwariaty również współpracują z antykwariatami na zachodzie, współpracują z klientami za granicą, także ta działalność w tej chwili się niesłychanie poszerzyła. Otwierają się z uwagi na to, że książek starych nie ma aż tak wiele, nie będzie ich przybywać, właściwie nieustannie ich ubywa. Instytucje, biblioteki bardzo intensywnie kupują nie tylko w naszym antykwariacie, ale wszędzie, więc wszystkie te obiekty, które trafiają do zbiorów publicznych, już jak gdyby nie zostaną w przyszłości wprowadzone powtórnie na rynek. Jeśli kupują je osoby prywatne, to zawsze taka nadzieja jest, że ta książka kiedyś wróci na rynek, choćby z tego powodu, że kolekcjonerzy na przestrzeni dziesiątek lat, gromadząc swoje zbiory, często również zmieniają profil swoich zbiorów i
część zbiorów sprzedają, ponieważ zainteresowali się innymi obiektami, chcąc pozyskać środki, żeby ten nowy profil poszerzyć. Zatem, skoro nie ma tych książek tak wiele, to pojawiają się jakieś nowe pomysły, jeśli chodzi o książki współczesne, które są też, antykwariat ma oczywiście rolę w tym, aby rozpowszechnić tego rodzaju nowe pomysły na kolekcjonerstwo. To jest fantastyka, to są pięknie ilustrowane książki dla dzieci, na przykład książki Szancera się cieszą bardzo dużą popularnością, niskonakładowe wydawnictwa, które pojawiają się bardzo rzadko. Tego rodzaju nowe obiekty, które szukamy do sprzedaży, też musimy się o nich uczyć, musimy je na nowo poznawać.